Punkty zawarte w porządku obrad 25. sesji powiatu wałbrzyskiego nie zapowiadały żarliwych dyskusji. Radni musieli m.in. dostosować sieć szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, rozpatrzyć i przyjąć uchwałę w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z gminą Walin budowy chodników. Dopiero w punkcie interpelacje i zapytania radnych powrócił temat poruszanego już na tej sali nepotyzmu. Radny Stanisław Janor zwrócił się z pytaniem do radnego Jarosława Buzarewicza, czy ten zasiada w Radzie Nadzorczej Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. To stało się przyczyną do gorącej dyskusji na temat zatrudnienia w starostwie. Proszę bardzo, w ramach repliki pan Janor. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo, bo w tej chwili rozmawiamy o nepotyzmie. Jeżeli państwo radni znają definicję nepotyzmu, jeżeli nie, to mogę przeczytać. Dziękuję. Ze zrozumieniem. Dziękuję. Panie przewodniczący. Tak jak wcześniej powiedziałem, sytuacja, która się wydarzyła w tej chwili wokół pana radnego Buzarewicza, która mnie też dotyczyła, bardzo mnie zaatakowali o pracę mojego syna, łopaciarza. Zabieram panu, któremu z radnych stanowisko pracy, czy miejsce pracy, jak określono. W przeciwieństwie do pana, gdy pana człowiek, mój członek mojej rodziny został skierowany jako zarejestrowany bezrobotny na staż w starostwie powiatowym w Wałbrzychu z urzędu, z powiatowego urzędu pracy, ja nie pełniłem żadnej funkcji jako członek zarządu powiatu wałbrzyskiego. I nie zgadzam się z opinią, którą wyrażacie wobec mojej osoby na temat i pana starosty na temat wprowadzania nepotyzmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No rzeczywiście, proszę państwa, były takie pytania i rzeczywiście wtedy, kiedy pan Janor był zatrudniony i to skierowany przez urząd pracy, pan Janor nie był członkiem zarządu wtedy. Proszę bardzo, ale w ramach repliki pan Kamil Orkiew. Panie Stanisławie, myślę, że doskonale znamy pojęcie nepotyzmu, bo pan Grzegorz Barczak na jednej albo nawet na dwóch sesjach dokładnie pytał państwa właśnie, na czym ten nepotyzm polega. I rozumiem, że państwo w tej chwili przeczytali, dowiedzieli się, na czym polega i się przygotowaliście do dzisiejszej sesji, żeby skontrować. No, ale niestety nie trafnie. Nepotyzm, panie Stanisławie, to zatrudnianie w instytucjach publicznych. Mamy dwa rodzaje nepotyzmu. Partyjny oraz koleżeństwo rodzinne. Zatrudnianie w instytucjach publicznych osoby albo z partii, albo znajomych z rodziny, niekompetentne. Podkreślam, niekompetentne. Nepotyzmem nie jest zatrudnienie co do zasady członków, członków partii w szczególności w instytucjach publicznych, jeżeli posiadają kompetencje. Proszę zobaczyć, co się robi, co się dzieje w kraju od 2 lat. Zmieniła się władza, która w poprzedniej kadencji była w opozycji do obecnej i wymienia we wszystkich spółkach, ministerstwach pracowników. W niektórych przypadkach mamy do czynienia z nepotyzmem, w niektórych nie. Wiadomo, że będą zatrudniać osoby, do których mają zaufanie i do których, które się sprawdziły kiedyś tam w różnych sytuacjach zawodowych i zatrudniają według takiego klucza. I samo zatrudnienie nie jest nepotyzmem, natomiast nepotyzmem jest zatrudnianie osób niekompetentnych. Jeżeli pytamy, bo taki mamy obowiązek, bo tego oczekują od nas mieszkańcy i wyborcy. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że poszerzany jest zarząd o 2 osoby i w tym samym czasie pan wchodzi do zarządu i pana syn jest zatrudniany w starostwie powiatowym, to mamy podejrzenia, że dochodzi do nepotyzmu. Zadaliśmy pytania, pan konkretnie pan Grzegorz Barczak, i nie uzyskaliśmy odpowiedzi co do kompetencji i w ogóle potrzeby, dlaczego, czy w ogóle takie stanowisko było w starostwie. Potrzebnie przypomnę, w ciągu 2 lat pani starosto, w ciągu 2 lat pana rządu, wynagrodzenia w tym urzędzie wzrosły o 1 000 000 zł. 1 000 000 zł. 16 pracowników. No przecież tutaj jak pomyśli na masę rosną etaty w tym starostwie. No to jest normalne? Czy to jest normalne, że tak jest rozrastany urząd? Nie robimy nic więcej, żadnych
działań ponad te, ja rozumiem, dobrze, więcej jest inwestycji, tutaj muszę oddać panu wicestaroście Kwiatkowskiemu, jest więcej inwestycji, ale czy te nowe osoby są zatrudnione w Wydziale Infrastruktury, czy Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska po zmianie? Te osoby są zatrudnione nie wiadomo gdzie, my nie wiemy gdzie są, te 16 nowych etatów. Ile z tych etatów są na zasadzie pomocy administracyjnej, czyli bez trybu konkursowego zatrudnianych? No to są pytania, które my zadajemy i które się to interesuje opinię publiczną, czy pieniądze publiczne nie są przejadane. I w odpowiedzi co słyszymy? Słyszymy odpowiedź, nie wyjaśnienie osoby publicznej. Pana wybrali wyborcy, jest pan osobą publiczną i to też jest inna odpowiedzialność. Wyjaśnienie tych pytań, nawet odpowiedzi na te pytania i zarzuty podejrzenia pewne co do właśnie nepotyzmu, tylko słyszymy w odpowiedzi inne pytania. I pytania do radnych opozycji. I co pan się dowiedział z tych pytań? Że tak, pan Jarosław Buzarewicz był członkiem Rady Nadzorczej, bo ma uprawnienia. Pan ma uprawnienia, żeby zasiadać w Rady Nadzorczej? Sorry. Ja tylko się pytałem jako rad. Dziękuję bardzo. Czyli jeszcze pan w ramach repliki pan tutaj. Ja proszę. A nie, wyrzucili gdzieś tam. No bo czekam, proszę. Panie radny, mam prawo pytać? Tak. Więc pytam. A kto pyta nie? Ja panu przeczytam definicję, bo tak pan powiedział, przygotowałem się, długo się do tego zbierałem, nie chciałem tego rozwijać do jakichś burzy, kwiaty, dzieciaka. Przygotowałem się, przeczytaj panu definicję nepotyzmu. Definicja nepotyzmu, słownik PWN. Faworyzowanie krewnych i przyjaciół przy obsadzaniu wysokich stanowisk kierowniczych. Panie mecenasie, proszę. Średniowieczny. System uprzywilejowania przez papieżnych i ich krew. Panie Przewodniczący, no ja apeluję do pana, bo to są wnioski doświadczone. Naprawdę, to jest taki powód. I tutaj apeluję do moich kolegów, również i do pana Stanisława, żebyśmy już dalej nie brnęli i prosiłbym o zakończenie tej dyskusji. Naprawdę, mamy jeszcze komisję rewizyjną. Ludzie, no to no, trochę szacunku przed siebie. Wiem, no każdy ma prawo do tego, ale to są wnioski świadczone. Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanosiło się na to, że ta sesja rzeczywiście będzie sprawnie przebiegała, bo tak to wyglądało. Natomiast no, okazuje się, że włożono kibrowisko. No, każdy ma prawo pytać, ale proszę Państwa, trzymajmy się tych pytań, że te sprawy, które dotyczą rzeczywiście naszego powiatu, bo na tym polega właśnie nie oddaję propozycja do pytania. Proszę bardzo, czy już trzecia replika, Stasiu. Rozumiem, panie. Jest to nieprawda. Proszę bardzo, ostatnia. Ale muszę. Panie radny Andrzeju, zostałem zapytany, odpowiedziałem, zgodnie z moją wiedzą, odpowiedziałem. I nie czułem tu żadnego nepotyzmu jakiegoś kolesiowego. Jest to stanowisko typowo fizyczne. Nie jest kierownicze. Zasięgnąłem opinii mecenasów i nie pozwolę sobie, żeby trzech, czterech radnych akurat w pewnym momencie zaczęło mnie urzucać. Czym ja sobie zasłużyłem? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Krzysztof Kwiatkowski. Panie Przewodniczący, Szanowna Rady, bo byłem uczestnikiem tej wymiany zdań. Słyszałem wiele słów o nepotyzmie. Panie Kamilu Orbe, jest pan dla mnie przykładem nepotyzmu politycznego. Bo jakie pan miał kwalifikacje, żeby dostać ten stołek w Urzędzie Miejskim? Jak? Żadne. Wujek Roman dał, bo jest taki lokalny układ polityczny. I ja panu to mówię z tobą, że pan tu starszego człowieka poniewiera, mówi o tym, że jego syn, który jest skierowany na odbycie stażu, czyli pobranie nauki, żeby mógł szukać pracy, to jest nepotyzm. Nepotyzm polityczny to, co panu powiedziałem. Proszę pana, i taka jest prawda. Czy fundacja, w której pan pracował, realizowała programy w gminie Jedlina Zdrój? No realizowała, bo na pańskich drzwiach nawet było, gdzie robicie to. To jest nepotyzm polityczny, proszę pana.
To jest nepotyzm i to panu wyjaśnić. Panie Radniku, bardzo proszę. Nepotyzm w wykonaniu Platformy Obywatelskiej jest ciągły, nieprzerwalny i każdego dnia pokazujecie, jak to żeście kaskę dzielili na lewo, na prawo, do tyłu, do przodu. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie zaczynania oświadczenia radnych. Bardzo trzymajmy się, żeby te pytania dotyczyły spraw związanych z naszym powiatem. Proszę bardzo, panie Kamilu, proszę, ale konkretnie do rzeczy. Do rzeczy konkretnie, tak, czekałem, aż pan wicestarosta wybuchnie i zgodnie z przysłowem uderz tu, a życzę się odezwał. Pan jest wicestarosta, oczywiście chybione pana zarzuty są kompletnie. Po pierwsze, jestem członkiem żadnej partii politycznej, to po pierwsze. A po drugie, ja nie boję się stanąć w szranki rywalizacji z kimkolwiek. Z kimkolwiek. Jeżeli pan uważa, że pan ma na wyższe kompetencje ode mnie, to proszę bardzo, powołajmy niezależną komisję i zobaczymy, kto ma wyższe kompetencje, żeby pełnić te stanowiska, które zajmuje. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Rosowskiego. Ja mówię o wujku Romanie. Ja mówię o kompetencjach. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W zasadzie taki może głos porządkowy. Ja naprawdę jestem bardzo zażenowany tą dyskusją, która kończy 25. sesję Rady Powiatu Wałbrzyskiego. A odpowiadając tylko bardzo krótko, tak, na stwierdzenie pana wicestarosty. Panie wicestarosto, proszę uderzyć się w pierś, proszę zobaczyć, ilu nowych członków starostwa powiatowego pracuje w starostwie. Nie, ile nowych osób partyjnych pracuje, jak odpowiada w starostwie powiatowym w Wałbrzychu i jak wzrosły płace. Ja uważam naprawdę, panie przewodniczący, proszę zakończyć już tę dyskusję, bo to jest żenujący spektakl. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pana Gniewów i ostatnia replika. Szanowni Państwo, ten zarząd przejął powiat po zarządzie, który musiał rozdzielić dwa powiaty. Najpierw był organem powiatu pan Józef Piksa, później bardzo krótka kadencja. I proszę Państwa, teraz do faktów. Pan Józef Piksa obniżył pensję wszystkim pracownikom starostwa powiatowego, bo musiał szukać oszczędności. Wielokrotnie mówił na tej sali, że miał niedomknięty budżet. Również w wyniku tego podziału redukował stanowiska do minimum, żeby mieć za co zapłacić za zimowe utrzymanie dróg. Proszę Państwa, ciągle niesiecie na sztandarach 16 osób. Tylko ja już naprawdę nie mogę słuchać tej obłudy. Wiem, że nie pracuje Wam moja brygada remontowo-budowlana, ale tam pracują ci ludzie. Ci ludzie to nie są intratne stanowiska urzędnicze, tylko ludzie, którzy ciężko łopatami na co dzień, kilofami pracują na rzecz mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Czyszczą przepusty, żeby ludzie się nie pozabijali na drogach, ustawiają znaki, wycinają zagrażające gałęzie. I mówmy teraz o faktach. Ile tych ludzi jest? Ano 5. To mówmy poprawnie. Jak zatrudniliśmy dodatkowego konserwatora, bo zastaliśmy urząd, w którym tynki leciały ze ścian i dzisiaj malujemy, odświeżamy ten urząd, żeby był wizerunek zachowany powagi Rady Powiatu Wałbrzyskiego, ale i Starostwa Powiatowego, to wy mi mówicie, że zatrudnienie konserwatora za 2500, który maluje pomieszczenia, to jest nadużycie, to jest rozrost administracji urzędniczej? Proszę Państwa, chcecie rozmawiać o faktach, to mówcie o faktach, nie zakłamujcie rzeczywistości. Panie Kamilu, wynagrodzenia muszą wzrastać i rosną wszędzie. I doskonale pan wie, jaka sytuacja była. Chyba, że był pan papierowym radnym w zeszłej kadencji i nie wiedział, czym pan zarządza jako koalicja. Przecież to wyście stworzyli twór, nasz powiat. Kto był liderem tego przedsięwzięcia? I pan dzisiaj chce mówić, że wyrównywanie tego, co ludziom zostało zabrane, to jest tworzenie intratnych stanowisk, to jest tworzenie, nie wiem, układu politycznego. Panie Jarosławie, ja naprawdę nie chodzę i nie patrzę, kto jest członkiem PSL-u. Bo co mnie to obchodzi, jako Krzysztofa Kwiatkowskiego, kto z kim śpi, kto z kim się zadaje, kto z kim się spotyka. Co mnie to interesuje? Jeżeli ma pan taką wiedzę i wie pan, że zostało naruszone prawo, no to są organy ścigania w tym kraju, które powinny się tym zająć.
ale nie zakłamujcie, słuchajcie, rzeczywistości. Ludzi fizycznych, ciężko pracujących na rzecz mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, podciągacie do rangi urzędasów, którzy nic nie robią, przychodzą. Proszę zobaczyć, ile zadań nowych przybyło w ostatnich 2 latach do powiatu wałbrzyskiego. Ile nałożono na nas nowych obowiązków. A jaki jest procent zatrudnienia? Proszę zobaczyć, ile samochodów rejestruje Wydział Komunikacji teraz, a ile rejestrował. Uważacie, że da się to robić tymi samymi rękami? Zobaczcie, ile wniosków budowlanych, pozwoleń, zgłoszeń przyjmuje Wydział. Zobaczcie, ile jest wniosków choćby z jednej gminy, bo muszą wkrótce w zakresie przyłączy kanalizacyjnych. 800, proszę Państwa. To jak uważacie, że kto ma to obrobić? Jest koniunktura taka, że pojawiają się środki unijne, są zwiększone prace i są wydziały, które muszą nad tym zadążyć. Geodezja, proszę Państwa. Uważacie, że źle zrobiliśmy, że tam poszły 2 osoby? Ale panie przewodniczący, no nie mogę słuchać pana Kamila Orla i jego obłudy, która kipi normalnie mu z ust, że starosta Cichura rozbudował administrację w starostwie powiatowym, zatrudniając ludzi do pracy na drogach. Proszę pana, bo co? Bo firma, któraś nie zarabia na tych pracach, no to ma pecha, proszę. Proszę Państwa, ja sądzę, że tutaj nie pora do dyskusji na temat poszczególnych wydziałów, natomiast zdajemy sobie sprawę, że również tej radni zwracali uwagę, jest potrzeba, bo wiemy o tym, że niektórzy pracownicy już mają, osiągają wiek emerytalny, niektóre za chwilę pójdą na emeryturę, proszę Państwa, jest konieczność, żeby już szukać odpowiedniej kadry, szczególnie do geodezji, bo proszę Państwa, jest to podstawa, jest to bardzo ważny wydział i z kolei tam już trzeba się rozglądać za solidną kadrą, która będzie tam pracować. W Wydziale Administracji Budowlanej podobna sytuacja, gdzie rzeczywiście pracownicy już osiągają wiek emerytalny i trzeba będzie szukać nowych, trzeba rzeczywiście przystosować do tego i trzeba się do tego przygotować. To jest normalna sprawa, że właśnie jest to ciągłość właśnie władzy, żeby ewentualnie uzupełniać tam, gdzie to jest potrzebne i przygotowywać się do tego. Myśmy już w poprzedniej kadencji myśleli o tym, że wysyłać na studia osoby, które ewentualnie mogłyby zastąpić tych, którzy będą... Mieliśmy krótką kadencję, nie zdążyliśmy tego zrobić, ale jest to potrzebne. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Proszę bardzo, pan Kamil Orbu, chciałeś się zabrać głos. Panie Przewodniczący, ja stanę w pana obronie, bo to, co powiedział pan Krzysztof Kwiatkowski, to godzi w te rządy, które pan sprawował jako starosta powiatu wałbrzyskiego. Ja przypomnę tym szczególnie radnym, którzy nie byli w poprzedniej kadencji, czy w bardzo trudnej sytuacji się znalazł powiat wałbrzyski ze względu na to, że trzeba było na nowo go zorganizować. I wtedy trzeba podejmować trudne decyzje. Trzeba podejmować ciężkie decyzje. I było, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, było najpierw jako pan, jako komisarz, później jako starosta, było duże zrozumienie pracowników tego urzędu na temat tych zmian, które trzeba było wprowadzić. Trzeba było sprawić, żeby na nowo zorganizować ten powiat ziemski. Powiat ziemski, z której i z tej pracy, którą wykonał, tytanicznej pracy, bardzo ciężkich decyzji, które podejmował pan starosta Józef Pica. W tej chwili pan, panie starosto, państwo spijacie po prostu śmietankę. Spijacie śmietankę. I łatwo jest po tym, jak się podjęło te decyzje, jak się wyprowadziło powiat, jakie zadanie trudne miała pani skarbnik, żeby złożyć budżet na nowo. Wchodziła do powiatu, musiała usiąść i na nowo to wszystko poukładać. Trzeba było podejmować decyzje. I te decyzje potrafi podejmować 3-osobowy zarząd, w tym 1-nieetatowy członek zarządu. I można było. A teraz państwo co robią? Są środki, bo one to są efekty właśnie tej ciężkiej pracy. Tej ciężkiej pracy i tych wyrzeczeń, które trzeba było podjąć. O połowę obniżone diety radnych, przypomnę. O połowę i nikt nie protestował. Ani jeden. Nawet opozycja nie protestowała. Nikt nie protestował. Wszyscy zgodnie byli za tymi decyzjami. Pan to dokładnie pamięta. I pan powinien mieć chociaż o tę odrobinę, żeby nie być taki cyniczny. Żeby pokazywać te decyzje, te zadania, które w krótkiej, 2-letniej kadencji, jako porównywać się w ogóle z tą sytuacją. W tej chwili państwo tu mają sielankę i te pieniądze są niestety z bólem serca, jako tak, przewodniczący naszego powiatu poprzednika, z bólem serca patrzę na to, co się dzieje z tą pracą, która została wykonana. Z tym rozdawnictwem, które teraz mamy do czynienia. Z rozdawnictwem, bo nie da się tego inaczej nazwać.
Co z tego, że budujecie 10 razy więcej tych dróg, w cudzysłowie? Jaka jest jakość tej drogi? Jak wy w tej chwili to nadzorujecie? Co chwilę mamy problem za problemem, problem za problemem. To nie chodzi tylko o to, żeby robić coś więcej, to też oczywiście, ale jeszcze jak to robić? A ta jakość niestety jest w mojej ocenie subiektywnej bardzo niska. I panie starosto, co pan takiego zaraz już po mamy kadencji? Co pan takiego nowego wprowadził do tego kraju? Co pan osiągnął? Co pan zmienił? Pana poprzednik zrobił ogromny, wielki, razem oczywiście z kolegą Andrzejem Lipińskim, radnym Arkadiuszem Mucho, wielki wysiłek i wielka odpowiedzialność to była. Okres zmian to jest najtrudniejszy okres. I zrobili to, żeby w przyszłości właśnie więcej pieniędzy inwestować, chociażby w drogi. Co państwo teraz robicie? Ale też znaczną część niestety, no niestety jest przejawem między innymi na wzrost zatrudnienia. To ja mówię, nie panie wicestarosto, że są podwyżki, bo jeżeli są pracownicy kompetentni, jeżeli są pracownicy, jeżeli są, że ten, a wielu jest taki, może nawet większość przy staroście. Wielu przynajmniej takich znaków. To oczywiście takim osobom się należą podwyżki i powinny być, żeby motywować ich do dalszej ciężkiej pracy. I tak należy doceniać. A nie w taki sposób, że zbieramy złapanki z różnego kucza niezwiązanego z kompetencjami pracowników i zatrudniamy w staroście. I później wychodzą różnego rodzaju błędy, które my widzimy. Bo my jako radni, którzy nie widzą, co się dzieje wewnątrz, od czasu do czasu to słyszymy, no i widzimy to naprawdę. Panie starosto, ja apeluję do pana, żeby pan się też odniósł do tej sytuacji, docenił to, co zrobił pana, zresztą o koalicjach tak władzy, to, co zrobił w poprzedniej kadencji. I przyznał, że to, co teraz państwo robią, to są efekty właśnie tej dwuletnich rządów pana starosty Józefowicz. Dziękuję bardzo. Ja tutaj tylko chciałem się odnieść, ponieważ pan Krzysztof Kwiatkowski twierdzi, że tylko teraz się remontuje. Proszę państwa, myśmy też poprzyjęliśmy starostwo z tego dużego powiatu i kupę pomieszczeń było wyremontowanych, ale proszę państwa, było to remontowanych bardzo tanio. Myśmy zatrudniali więźniów z zakładu karnego, proszę państwa, gdzie naprawdę solidni fachowcy, którzy solidnie to robili, tanio robili i rzeczywiście to, co tutaj powiedział pan Kamil Horter, musieliśmy patrzeć na te środki, żeby to jak najtaniej, ponieważ tych środków nie było. Trzeba sobie zdawać sprawę, tutaj też mówiłem na jednej sesji, że proszę państwa, za wyjątkiem jednej osoby na ponad 80 chyba kilka, bo przecież część musiało odejść do miasta, nie wyraziło zgody na zmianę warunków płacy, bo takie musieliśmy wprowadzić, proszę państwa, i w ciągu dosłownie dwóch miesięcy musieliśmy zaoszczędzić 1 700 000 złotych i to się udało zrobić. Dzięki temu ratowaliśmy powiat. Dzięki temu, proszę państwa, w następnej kadencji można było zabezpieczyć środki w ramach wolnych środków na to, żeby można było zaciągnąć kredyt, bo gdyby tego nie było, to żadnych kredytów by nie było możliwe do zaciągnięcia. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, proszę państwa, bo naprawdę wtedy była trudna sprawa, nie tylko finansowa, ale trudna sprawa pobudowa, bo jak pamiętacie państwo, 2013 rok to potężna opady śniegu, gdzie w budżecie za 420 zł, proszę państwa, gdzie nie były rozwiązane sprawy przetargów, trzeba było zabezpieczyć na gwałt środki, żeby można było do poszczególnych miejscowości dojechać drogami publicznymi powiatowymi. To były ciężkie czasy, ale jakoś z tym poradziliśmy sobie mimo niesamowitego ataku opozycji, protestów, pisania skarg, pisania pozwów do sądu, gdzie tylko się dało, proszę państwa. Rzeczywiście musieliśmy zamiast zajmować się sprawami bieżącymi, to trzeba było wyjaśniać w przestępstwach gospodarczych, w prokuraturze, nawet w rzecznika dyscypliny finansów publicznych to musiałem robić, ponieważ tych zarzutów było co niemiara, z których żaden się nie potwierdził, tylko była zwykła walka polityczna. Ale trudno, no było tak, my jesteśmy na stanowiskach i musimy się liczyć z tym, proszę państwa, że będziemy atakowani, będziemy musieli wyjaśniać, odpowiadać i tak dalej. Tak to jest, proszę państwa, to jest taka ciągłość władzy, że jakby tutaj nie popatrzeć, proszę państwa, to taka rola jest opozycji, że ta opozycja no, będzie atakować, ponieważ no, ona została odsunięta od władzy, czy chciałaby dojść do władzy, to będzie atakować. Czy to jest słuszne, czy niesłuszne? Dobrze było, bo opozycja jest potrzebna
dla higieny rządzących, że jeżeli nas zwraca uwagę na to, żebyśmy tych błędów nie robili, a jeżeli się atakuje bez pardonu za wszystko, co się zrobi, to jest źle, no to jest to rzeczywiście problem. Nawet trudno, no, taka jest rola osób piastujących stanowiska w administracji czy gdzie indziej. Proszę bardzo, pan Krzysztof Kwiatkowski w ramach reportu. Panie Kamilu, to teraz kilka faktów. Rozdawnictwem było to, co żeście robili z oświatą i z placówkami opiekuńczymi. 1 000 000 zł, które my oszczędzamy, to wasze nieudolne rządy. 1 000 000 zł akcja zima, to brak koncepcji na prowadzenie tych robót. To nie wspijamy my żadnej pianki, tylko ciężko pracujemy na to, żeby tych pieniędzy było więcej. Możemy pokazać panu w tabelkach jeszcze jedną rzecz. O tej porze zarządu poprzedniej kadencji naszego powiatu dziura na dziurze, dziura w dziurze i urywane koła po 3-4 wnioski o wypłatę odszkodowania dziennie. Dzisiaj nie ma żadnego, proszę pana. To są standardy i to jest ta jakość. Proszę pana, co innego jest budować nową drogę, a co innego jest wykonywać remont nawierzchni. Ale pan tego pojąć nie umie. Jeżeli ma pan zarzuty co do jakości wykonywanych prac i twierdzi pan, że nie wiem, zostały oszukane, zastosowane złe materiały, bądź technologia robót jest niewłaściwa, to niech pan powiadomi organy ścigania, panie Orbe. Bo każda praca ma swoją gwarancję i to za tego zarządu. Gwarancje są 60-miesięczne, a nie 36, tak jak były. I nie zgodzę się również, panie Józefie, że był pan atakowany grubal świetnie. Zlecił pan robót na udowodnione pieniądze, na 900 tysięcy bez zawartych umów. Zlecał pan pracę, za które płacił pan 240 zł za odśnieżenie kilometra. I mówi pan, nic nie udowodniono. Jak to nie udowodniono? Nie udowodniono, panie Krzysztofie, ponieważ wszystkie, jeżeli pan chce, to mogę panu pokazać, gdzie, proszę państwa, umorzono postępowanie, że... Umorzono tylko postępowanie, dlatego że... Proszę, się... proszę państwa, tutaj jest wytłumaczyć. Dajmy sobie spokój, proszę państwa. Ale moment, ja nie skończyłem. Pan ma prawo mnie atakować, a ja pana nie. Bo co? Proszę. Pan ma pan inny mandat, to pewnie czy o co pan? Jest, niech pan skończy, panie przewodniczący. Pani Woźniak, bardzo proszę, żeby pan nie przeszkadzał. Pani jest żenująca z tą swoją miną. No, nie chce pani mnie słuchać, to nie pani mnie słucha. I panie Orpe, to wy chodzicie i opowiadacie, że przejęliśmy wolne środki, ale jak wprowadziliśmy o 200 tysięcy więcej wolnych środków jak wy, to nawet nie umieliście iść tego sprostować. Na tym polega pana obłuda, że pan nawet czytając tabelki nie jest w stanie liczb porównać. I niech pan nie porównuje tego, co było, do tego, co jest, bo w tabelkach, jak zaczniemy porównywać, to zginie pan marnie. W każdym jednym punkcie jestem w stanie się z wami porównać. W każdym jednym.